Witajcie ponownie dzisiaj. Ponownie komputer klienta działający, co dziwne, działający komputer, który trafia do serwisu bez jakichś specjalnych dolegliwości, aczkolwiek klient chciał, aby go usprawnić, przyspieszyć jego działanie, tak? I tu, co ciekawe, zdecydował się nie na jakieś dokładanie RAMu czy wymianę procesora, czego w tym modelu pewnie byśmy nie zrobili, bo wydaje mi się, że w tych U36 Asusach były procesory już lutowane. Klient zrobił najmądrzejszą rzecz, jaką mógł. Zdecydował się na zainstalowanie nowego dysku. Jest to dysk SSD 240 GB od Goodrama. Dysk. Z tego co pamiętam, nie widzę tego na opakowaniu, ale widziałem gdzieś tam w specyfikacji, prędkości odczytu i zapisu miał na poziomie ponad 500 MB, chyba tak, coś około 500 MB, chyba 500 zapisu, 560 odczytu, jakoś tak. I to było najmądrzejsze, co klient mógł zrobić. To najwidoczniej przyspieszy działanie komputera. Tak więc komputer, jak widzicie, jest tak skonstruowany, że nie da się do niego, do dysku dostać, odkręcając jakąś tam zaślepkę. Tak więc zobaczymy. Najpierw zdejmiemy górę. Być może będzie od razu pod klawiaturą ten dysk, gdyż jak wiecie, ja nie posiłkuję się raczej innymi filmikami na YouTubie, żeby później na swoim kanale umieszczać jakieś wielkie mądrości, czego to ja nie wiem, że tu tak i tak trzeba to zrobić, tak i tak się dostaniecie. Nie, no czegoś takiego nie praktykuję. Więc będziemy działać troszkę na czuja. Oczywiście wszystko w granicach normy, tak aby sprzęt klienta nie został uszkodzony. Nie wiem, czy pod zaślepkami nie ma. A, są też śrubki. Odkładam wszystkie w jedno miejsce, gdyż mają ten sam gwint, tą samą długość i wielkość gwintu. Przepraszam na chwilkę, muszę zająć się innym komputerem, bo mi się przywiesiło coś. Dobra, tutaj widzę, jest część radiatora. Tutaj jest 2 giga, to tu pewnie też jest 2 giga. Komputer ma 4 giga RAMu. Nie pamiętam niestety, bo nawet go nie włączałem, jaki ma procesor, ale pewnie zaraz będziemy to mieli na obudowie. Nie mamy. To nic. Mocno się trzyma. Przyjrzę się jeszcze raz, czy nie pominąłem śrubek. Wszystko wykręcone. Wyjmę pamięci. Miałem raz czy dwa sytuacje, że pod pamięciami też były śrubki. Niestety to był raz czy dwa, akurat nie teraz. No dobra. Samo się nie rozbierze.
pamiętajcie, że jeżeli już troszkę Wam odskoczy, to jeżeli jest możliwość oczywiście, obejrzyjcie, jaka jest konstrukcja ząbka, ząbka i zaczepów obudowy, żeby wiedzieć, w którą stronę podważać obudowę, aby dalej to poszło i zminimalizować możliwość uszkodzenia tych zaczepów. Otóż tak jak kiedyś tam powtarzałem, jeżeli kilka Wam, znaczy kilka, jeżeli w czasie demontażu pęknie Wam ze 2-3 zaczepy, to jest naprawdę nic. Tych zaczepów tam jest tak nasiany jak rakiet w Moskwie. Czekajcie. Tam gdzieś siedzi, być może chodzi o te dwie śrubeczki jeszcze. Nie wyglądają na zbyt długie. Były wkręcone w radiator, są wyraźnie krótsze niż te, które już wyjąłem. Ha, i znalazłem śrubkę. Tutaj nie wiem, czy ma ona wpływ. Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Aczkolwiek dla spokojnego sumienia dobra, widzę, tak, tam jest przyklejona obudowa. O. Trzeba delikatnie z jednej, z drugiej strony, z tego względu, że to jest termopad cały, żeby się nam nie zniszczył. O, pach, pach. Zaraz Wam pokażę, o co chodziło. Dobra. Teraz tak, z tej strony trzeba trzymać ostrożnie, żeby znowu te zaczepy nie złapały. Trzeba pamiętać o tym właśnie termopadzie. Widzę, że chłodzenie jest w stanie takim, jakim jest. Zaraz to obejrzę i wykonam szybki telefon do klienta wtedy pewnie. Trochę Was teraz przybliżę, gdyż moje działania będą w jednym punkcie. O, hopsa. Dysk, jak zauważyliście, już mamy na wierzchu. Aczkolwiek moją uwagę przykuło zabrudzenie z wentylatora. Głupotą byłoby tego nie sprawdzić, skoro mam go na wierzchu, prawda? Na szczęście nie.
Układ jest drożny, jak najbardziej. Albo i nie. Nie jest źle. Nie jest źle, panowie i panie. Zruszę po prostu ten kurz tutaj. I zamontuję z powrotem wentylator. Pamiętajcie, że jeżeli już rozkręcacie komputer swój czy czyjś, no i rozkręcacie go w jakimś tam innym celu, tak? Powiedzmy, no tak jak teraz, dobra sytuacja, aby wymienić dysk. I zobaczycie, że chłodzenie jest brudne, mocno, nawet nie mocno. Nie musicie wymieniać past, tak? Gdyż no, nie zawsze jest taka potrzeba. Ale przeczyszczenie z tego kurzu, który się tam nazbierał, zawsze ma sens. Zawsze. Tutaj było zatkane może ze 20% żeberek. Może nawet tego nie było. Ale czemu to ujście ciepłego powietrza ma być utrudnione? Jeżeli i tak już to mamy na wierzchu, tak? Ja oczywiście powiem o tym dla klienta, tak, że wykonałem taki zabieg. Nie wezmę od niego za to pieniędzy, bo to by było no nie na miejscu co najmniej. Nie wykonałem jakiejś specjalnej pracy, żeby brać za to pieniądze. Ale zawsze trzeba klienta poinformować. Niech klient wie, co dzieje się z jego sprzętem, kiedy trafia do serwisu. Między innymi dlatego powstał też kanał, tak? Każdy praktycznie, no nie każdy, bo są, że tak powiem, naprawy, których nie nagrywam, to znaczy nie wrzucam na YouTube'a. Zazwyczaj nagrywam wszystko, ale na YouTube'a już nie wszystko jest wrzucane. Tak więc coś czuję, że coś mówiłem i się zakręciłem i nie dokończyłem myśli. Mniejsza o to, reasumując, klient zawsze powinien być poinformowany o wszystkim, co było wykonane z jego, zrobione z jego komputerem. Nieważne, czy było to konkretnie z tym problemem zgłoszone, znaczy komputer był z tym problemem zgłoszony, czy nie. Jeżeli zrobiliśmy coś ponad program, powiedzmy, to nie boli, klient będzie zadowolony. Ramka się nam nie przyda.
Tak, mam nadzieję, że teraz będziecie wszystko dokładnie widzieli. Ja przed chwilą tutaj babrałem się z przeciągnięciem tasiemek, gdyż wchodzą od góry, a przeciągać trzeba je już od dołu klawiatury, od dołu laptopa. Dobrze jest o tym nie zapomnieć, bo później trzeba albo kombinować, albo rozbierać laptopa znowu. Czasem się zdarza taki błąd, no ale... praktyka, praktyka i te błędy, tak zwane błędy amatorów, amatorów, człowiek stara się przewidywać. Jak tylko coś widzi, już to widziałem i pomyślałem o tym w momencie demontażu. Problemem było tylko to, aby do montażu o tym nie zapomnieć. Dobra. Będziemy skręcać. Tylko tak, bo były różne gwinty. Zapewne gdzieś jakąś śrubkę też zostawię. Bo jak rozkręcać komputer, skręcać i żeby nie została żadna śrubka. Chociaż jak tak na to patrzę, kto wie? Nie, 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 ta nie, tu. Była taka jedna, o, pod tą tasiemką. Pach. Bingo. Chyba jeszcze nie nagrywałem filmiku, w którym najpierw komputer zdemontowałem, a później zmontowałem wszystko nagrywając. To jest mój pierwszy raz. Teraz śrubki już wkręcam na pewniaka, gdyż pamiętam, że wszystkie z obudowy, z zewnętrznej części, o tak to sprecyzuję, były tego samego rozmiaru i faktycznie tylko ten jeden rozmiar mi został. Tak, dwie kości dwugigowe.
Niestety komputer coś mi tylko mryga. O! Poszedł jak dziki. No, oczywiście nie ma systemu, tak więc nic więcej nie zrobimy. Aczkolwiek coś mnie tak kusi i chyba jeszcze zajmę się wgraniem tego systemu. Jest licencja na Windowsa 7. Jednak to, że tak powiem, zrobię już w sypialni, gdyż jest godzina 19, ja na 23 idę na nocną zmianę do pracy. Przydałoby się te kilka godzin pospać, bo gdyż dzisiaj nie udało mi się również po nocce pospać, klienci zasypali mnie komputerami, ale oczywiście to nie jest powód do narzekania, gdyż jest to moje źródło dochodu. Dziękuję Wam po raz kolejny dzisiaj, gdyż jest to chyba trzecie czy czwarte wideo nagrane, tak jak za każdym razem. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli filmik się podobał, łapka w górę. Zachęcam również do odwiedzenia fanpage'a www.facebook.com/kompleksserwis. Dzięki za uwagę. Do następnego.